Pan z wami. Słowa świętej Ewangelii według świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wylup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przywilejni kapłani, umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu, drodzy czcicieli Matki Bożej Góreckiej, parafianie tego miejsca świętego, umiłowani i kochani dzieci Boże. Dzisiejsze Słowo Boże, które słyszymy, które nas wprowadza w przeżywanie, świętowanie Dnia Pańskiego, w przeżywanie tej eucharystycznej niedzieli, tak możemy powiedzieć, dlatego że nie ma niedzieli bez mszy świętej. Jeżeli jest niedziela, to dlatego, że jest sprawowana Eucharystia. Dlatego, że Bóg w tym dniu przychodzi, bo to jest Jego dzień. Dzień Pański. I na ten dzień, na to przeżycie świąteczne spotkania z Chrystusem, dziś Pan Bóg daje nam tak naprawdę pocieszającą Ewangelię. Chociaż słyszymy, że te słowa takie trudne, że trzeba bardzo radykalnie iść za Chrystusem. Dla nas to jest niezrozumiałe do końca, jak to można zrobić, odciąć nogę, rękę, wylupać oko. To jest bardzo trudne, to jest nawet nie do przyjęcia. Dlaczego tak mamy robić? Oczywiście myślimy od razu, że to jest taki sposób duchowny, że to w przenośni, ale nie jest to w przenośni, jeżeli powiemy, że ręka oznacza nasze czyny, noga oznacza naszą drogę, wszędzie gdzie jesteśmy, naszą obecność, nasze podróżowanie, chodzenie, przemieszczanie się, i oko to jest i to, co człowiek myśli, widzi, to, co przerabia w swoim rozumie, w swojej mądrości. To też pragnienie, to też poznawanie tego świata, a przede wszystkim Pana Boga. I taki jest Pan Bóg, zazdrośny o naszą miłość. Dlaczego ta Ewangelia jest pocieszająca? Dlatego, że jeżeli żyjemy w łasce Bożej, w łasce oświęcającej, ta Ewangelia dzisiaj nas pociesza, bo można powiedzieć innymi słowami, jeżeli jesteś z Chrystusem,
Jeżeli żyjesz razem z Nim, to nie musisz sobie obcinać rąk czy nóg, dlatego że to nie dotyczy Ciebie. Nie to, że powinniśmy, ale chcemy zrobić w swoim życiu wszystko, aby te słowa nas nie dotyczyły. Abyśmy nie musieli aż tak przestraszenie działać, aż tak tragicznie. Ale chcemy tu zauważyć ważną rzecz. Bóg, który mówi nam, jeżeli cokolwiek w Twoim życiu, w Twoim ciele, w Twojej sytuacji rodzinnej, domowej, w pracy, w klasztorze, w parafii, jeżeli coś mi nie służy, lepiej, żebyś był kaleką, lepiej, żebyś nie umiał dobrze mówić, dobrze śpiewać, lepiej, żebyś nie umiał tańczyć, malować, grać na instrumentach, pisać wiersze, ale żebyś był mój. Kochani, jest takie miejsce w Piśmie Świętym, gdzie jest prośba do Pana Boga, gdzie człowiek mówi: Panie Boże, nie dawaj mi za dużo bogactwa, abym nie zostawił Ciebie, nie powiedział: sam sobie wystarczy. I nie dawaj mi takiej biedy, która spowoduje, że będę kradł, zabijał i będę wzywał nadaremnie Twoje imię i będę niszczył Twoje imię. To jest Boże prowadzenie. I dzisiaj Ewangelia, którą czytamy według świętego Marka w 9 rozdziale, mówi nam o takim wyłącznym zawierzeniu Panu Bogu siebie samego. Oddajecie, Panie Boże, wszystko. Oddajecie swoje ręce, nogi, oddaję swoje oczy, swój rozum, swoją duszę, dlatego że tak naprawdę to wszystko jest Twoje. Chociaż Pan Jezus powie na innym miejscu, że On przyjdzie jak złodziej, aby nas zabrać z tego świata, ale On nigdy nie jest złodziejem, dlatego że zawsze zabiera to, co jest Jego. I kiedy my jesteśmy świadkami na przykład pogrzebu, czy to w rodzinie, czy w znajomych, czy kogoś z przyjaciół. I mamy ten żal jako ludzie, bo przyzwyczailiśmy się do kogoś, do naszych rodziców, do naszego rodzeństwa, do sąsiadów. Jeżeli oni odchodzą z tego świata, mamy smutek, bo jesteśmy ludźmi, mamy swoje uczucia, mamy swoje przywiązania do nich, swoją miłość do nich też. Ale Pan Bóg nie jest złodziejem. On przychodzi, aby zabrać swoje. I to jest prawda o Panu Bogu. I dlatego dzisiaj, jeżeli Pan Jezus mówi, że oddaj mi swoją rękę, swoją nogę, to warto powiedzieć jak święty Piotr: Panie Boże, nie umywaj mi tylko nóg, ale całego mnie umyj. Tak powiedział do Pana Jezusa w Wieczerniku. Jeżeli Pan Jezus żąda i mówi: odrzuć od siebie. Dlaczego odrzuć? Bo jeżeli jest daleko Chrystus, to Ty nie możesz odciąć tej ręki i zostawić. Musisz ją rzucić, bo On jest daleko, żeby aż ta ręka doleciała do Pana Jezusa. Inny wariant to jest taki, abyś przybliżył się do Chrystusa, żebyś nie musiał niczego sobie, nie wiem, wyrzekać się, tak? Głowy uciąć sobie, nogi i tak dalej. Kochani w Chrystusie, dla każdego z nas dzisiaj to jest wezwanie, że nasze ciało, nasze życie, nasza dusza należy do Pana Boga. Jeżeli my kradniemy to od Pana Boga, jeżeli ja mówię, ja chcę żyć tak, jak mi się wydaje dobrze, to my jesteśmy złodziejami Pana Boga. I On mówi: przynajmniej cokolwiek mi daj, odetnij i wyrzuć, a ja sobie to zabiorę. Bo On cokolwiek chce mieć, najmniejszy paluszek, może od nogi. Ale daj mi to. I dzisiaj jest to dla nas zachęta, abyśmy poświęcili siebie Panu Bogu. Abyśmy naprawdę dzisiaj podziękowali Panu Bogu za tą Jego miłość, która jest też wymagająca, która jest zazdrośna, ale która jest wyłączna. Bóg nie mówi, że tak na równi jak jesteś kogoś innego, kochasz, ktoś Ci się podoba. Nie, ja kocham Ciebie wyłącznie. I to do każdego z nas. I za tą miłość dzisiaj Panu Bogu dziękujmy. Amen.